Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach. 11 listopada obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzisiejszego wieczoru chcielibyśmy wszyscy zaznaczyć, jak ważna jest dla nas nasza ojczyzna, patriotyzm i budowanie tożsamości narodowej. Życzę Państwu przyjemnych wrażeń i tego, żebyśmy się chociaż troszeczkę dzisiaj wzruszyli. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj niektórzy czekają. Zobaczcie, piękne kubeczki, tam jest w środku. Dla Was niespodzianka jeszcze. Gratulacje. Pięknie grają, na razie jedna zwrotka. Myślę, że za rok będzie więcej zwrotek i więcej pokażą swoich umiejętności. Proszę Państwa, to Jego tata szara, biegła.
szara piechota, ta szara piechota. Maszeruje strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą szary strój. A przynajmniej dziewczyny zarówno poza naszą Polskę i Bogu. W naszym słowie, a słowa są najprostsze. Chleb, mama, dom gościnny i Wisła, i Mazowsze. I jest czerwony kwiatek maku i biały kwiatek wiśni. Wysoka wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli. W Mazurku Szopelowskim i w czarnym wębie Śląska. I tu, gdzie serce mówi, to jest właśnie nasza Polska. Racheli. Ojczyzny wielu Polaków dzisiaj drażni. Socjologowie sygnalizują zatrważająco niską ocenę własnego narodu u wielu dzisiejszych Polaków, zwłaszcza u ludzi młodych. Ludzie uznających samych siebie, a nowoczesnych i postępowych twierdzą, że patriotyzm jest już przeżytkiem i odchodzi do historii. W rzeczywistości przeżytkiem jest przekonanie, że patriotyzm nie jest już nam potrzebny. Człowiek nie może normalnie żyć i rozwijać się bez dwóch wspólnot, bez rodziny i bez wspólnoty narodowej. Każdy roztropny człowiek wie, że potrzebuje tego wspólnego dobra, które nazywamy ojczyzną. Moja ojczyzna, moja Polska, moja ojczyzna to mój dom, którego strzeże ojciec, matka i wiara od lat. Moja ojczyzna to historia, pamięć o poległych za nasz kraj, pamięć o tysiącach bohaterów, niezłomnych jak stal. Kraju mój piękny, mój wiślany, kraju mej nadziei w lepszy los, z wiarą ojców tak niepokonany, bo wiara to broń. Śladem naszych przodków iść będziemy. Za ojczyznę walczyć, to nasz cel. Do lepszego jutra iść pragniemy. Wznieść w górę swą skroń. Uwierz Polsko, naszej wiary nie zabraknie nam. Żaden wróg nie zwycięży Boga w nas. Z Bogiem zawsze pokonamy każde zło. Dopomóż Boże nam, dopomóż nam. Jestem takim miejscem, u zbiegu dróg.
razem refren. Że za parę zostańcie jeszcze z nami, bo jeszcze jest wiersz, tak? Julia Plaga. Specjalnie do mikrofonu proszę. Przygotowałaś wiersz pod tytułem? 11 listopada. Tak, proszę bardzo. 11 listopada. Dzisiaj wielka jest rocznica. 11 listopada. Tym zerwali za ojczyznę hołd wdzięczności Polska składa. Przystrojony płotra dziadka, wóz raz, kuba czarna wstęga. Orszyn dla nas, mógł za światy, ból do głębi serca sięga. Żył dla Polski, walczy za nią, nabój krwawy, bój legiony. Siał i orał dla ojczyzny, my zbieramy dzisiaj klony. Żołnierzyków mamy dzielnych, ważnie strzeg o granicy kraju. Od nas tylko dziś zależy, aby było nam jak w raju. Więc o Polskę walczmy z połem, pod sztandarem obok białym. Tylko pracą i nauką przysporzymy w Polsce chwałę. Stary Polski tak się składa, bo się tak się składa, bo kiedyś Polak wygnieł 11 listopada, nasz kraj zdawał się do zwolu. I wtedy myśl powstała tak, aby przyszedł szacunek dla przyszłości. Ten dzień na zawsze dla Polaka pozostawił w niepodległości. No właśnie, to było szybko. Tremają. Gratulacje dla rodziców. Jest w każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze. Chleb, mama, dom gościnny i Wisła i Mazowsze. I jest w czerwieni maku i w białych kwiatach wiśni. W piosenkach wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli. W mazurku chopinowskim i w czarnym węglu Śląska. I tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska. I brawo za pierwszy głos.
Bronimy, bronimy. Polska ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna. Brawo, piękna wersja. Musimy zapisać go na konkurs pięknego czytania. Trzymaj mikrofon na razie jeszcze. Wśród słów używanych nieczęsto tłumnie dziś na place wybiegło słowo piękne jak honor i męstwo. Słowo, które brzmi niepodległość, niepodległość. To słowo piękne jak nie wiem. Polska, nie jesteś ty już niewolnicą. Łańcuch twych hajdan stał się łańcuchem, na którym znowu zabył twą stolicą lat 100. Swym własnym dźwignęłaś się duchem. Dziś wychodzisz po wieku z podziemia, z ludów jedyny tylu czystych dłoni, co swych zaborców zdumieniem oniemia i z czym zwycięża jedno, że się broni. Specjalny upominek, foremka do pieczenia ciastek. Myślę, że zaprosicie wszystkich na ciastka, na tacy. Proszę zostać jeszcze wyróżniona tutaj. Tak. Następne wyróżnienie dla Pauliny Zaniewskiej.
Paulina co roku startuje w naszych konkursach. Jest Paulina? No to proszę, proszę reprezentanta. Jest to specjalne wyróżnienie też. Praca na ciastka to też się bierzemy przy okazji do Kruklina. Zobaczymy. Mamy też specjalne wyróżnienia kategorii dziecięcej. Tutaj akurat miejsce pierwsze zdobyła Zuzia Dziewiera. Zapraszamy Zuzię, piękną pracę zrobiła. Zuzia specjalną, masz blachę ciasta. Z mamą pewnie upiecze, wstań sobie z boku. A my teraz zaczniemy już od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce pani dyrektor sama przeczyta. Świetlica Wiejska w Stytkowie. Brawo, piękny plakat, który zobaczycie, zobaczycie już w naszej galerii. Jest specjalna nagroda, ramka dla całej wsi, dla całej świetlicy, można zdjęcia. Gratulacje, proszę pokazać przodem tą ramę. Drugie miejsce. Świetlica Wiejska w Kamionkach. Brawo, świetlica w Kamionkach. Również podobna rama. Gratulacje dla całej grupy, która przyczyniła się do malowania tego plakatu. I pierwsze miejsce, jak niektórzy już widzieli w gablocie. Świetlica Wiejska w Kruklinie. Proszę bardzo, no Kruklin zabiera wszystkie nagrody. Specjalna srebrna rama na ręce pani Magdy Zaniewskiej. Proszę wspólne zdjęcie.